wszystkiego dobrego. Życzymy, życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. Cierpliwości Twój w sercu Twoim gości, niech nigdy nie braknie, niech nigdy nie braknie ludzkiej życzliwości. Niech nigdy nie braknie, niech nigdy nie braknie ludzkiej życzliwości. Bóg zapłać za piękne życzenia. Usiądźcie, drodzy bracia i siostry, bo nie wyjdę z tej kaplicy, jeżeli nie podziękuję jeszcze, kończąc dzisiejszą uroczystą przeświętą, jeszcze raz za waszą obecność, za to, że podjęliście taką wspaniałą modlitewną inicjatywę, bo można by powiedzieć trzecia rocznica, dziecko dopiero zaczyna chodzić, więc jestem jeszcze ciągle bardzo malutki i bardzo, bardzo pokorny w tej swojej małości jako biskup. Bardzo wam dziękuję, księże Andrzeju, za piękne słowo Boże, za to, że jesteśmy tutaj od samego początku. Pamiętam tę kaplicę sprzed 3 lat, jak stałeś tym razem wtedy po lewej stronie ołtarza, jak bardzo przeżywaliśmy ten dzień konsekracji. Dzień, który był dniem niezwykłym również dla mnie, bo zdawałem sobie sprawę, że przecież to, co powiedział Grzesiu, w tych pięknych życzeniach, kapłaństwo, biskupstwo, życie biskupa jest piękne. Pewnie tak, ale to jest przede wszystkim jeden ciąg Chrystusowego krzyża. Jeżeli ktoś traktuje kapłaństwo jako nobilitację w życiu, to nie jest kapłanem i biskupem Chrystusowym. Moje kapłaństwo, biskupstwo realizuje się tak według tej drogi krzyżowej, która została powieszona w tej kaplicy. Wstaliśmy z trzeciej stacji drogi krzyżowej, kończąc trzeci rok posługi biskupiej w naszej wspólnocie. Trudny rok, przepełniony wieloma upadkami, zwątpieniami. Rok, który wymagał niezwykłej modlitwy, godzin przeleżanych tutaj przed Panem Krzyżem w prośbie o tę wspólnotę, o to, by Chrystus, jeżeli jest to Jego wolą, wspierał nas, by nam błogosławił, byśmy mogli dalej za Nim iść, jeżeli jest Jego wolą. Ten 4. rok, jeżeli będzie wolą Pana, będzie rokiem Matki, rokiem, w którym spotkał na swojej drodze krzyżowej swoją matkę. Siostry i bracia, wspominam z wielkim dziękczynieniem mojego konsekratora, Jego Ekscelencję księdza biskupa Stanisława. Drogi bracie, księże biskupie Stanisławie, tak jak to powtarzam za każdym razem, przy każdej okazji, pozostaniesz na zawsze w moim sercu największym dobrodziejem duchowym dla wspólnoty Kościoła. Nigdy nie zapomnimy o tym, że dzieląc się sukcesją apostolską, uratowałeś tę wspólnotę od wielu nieszczęść i niebezpieczeństw, które wtedy nam realnie groziły. Za to Ci jesteśmy bardzo wdzięczni i na każdym kroku, za każdym razem będziemy to powtarzali. Będę to powtarzał. Siostry i bracia, dziękuję swojej najbliższej rodzinie za wsparcie, za to, że jesteśmy razem, za to, że jesteś razem tutaj każdego dnia ze mną, bo przecież można by powiedzieć po ludzku, nie musiałabyś tego czynić, nie musielibyśmy być i modlić się razem, ale wiem, że te wspólne modlitwy wypraszają również wiele łask potrzebnych w całej naszej wspólnocie Kościoła. Drodzy bracia kapłani, życie kapłańskie
W nowej konfiguracji, do której nas zaprosił nasz Pan Jezus Chrystus, takiej trochę pustelni, mówię o tym od wielu tygodni, że czujemy się trochę jak pustelnicy, żyjący gdzieś w pustelni, którym nakazałbyśmy się modlili. I my trwamy na tej modlitwie, czekając i wyczekując, aż to Pan wskaże, kogo mamy podnieść, komu mamy pomóc. Tak czyńmy. Czyńmy każdego dnia, nie zważając na przeciwności, nie zważając również na tych, którzy czasami z zawiści, czasami z nieżyczliwości rzucą nam kłody pod nogi. Ale czyż Chrystusowi układali tylko płatki tak pięknych róż, jakie dzisiaj tutaj dostałem od Ciebie, Grzegorzu? Nie. Otrzymał koronę z ciernia. Otrzymał jako nagrodę swojego zbawczego dzieła nie tron, ale krzyż. W krzyżu zbawienie. Wierzmy i zawierzmy tej prawdzie, a wtedy całe nasze życie będzie realizowane zgodnie z Jego wolą. Nie z naszą ludzką wolą, ale z wolą Chrystusa. I mimo różnych, przeróżnych trudności, których przecież nie brakuje w żadnej naszej wspólnocie, będzie to zawsze życie przepełnione wolą. I tego sobie życzmy. Wam wszystkim za wszystko serdecznie dziękuję. Dziękuję kapłanom, którzy przyjechali. Wam, drogie siostry i bracia, obecni na tej mszy świętej tutaj na żywo, ale i obecnym, wam również obecnym za pośrednictwem naszego kanału telewizyjnego. Pozdrawiam wszystkie wspólnoty parafialne, wszystkie nasze parafie, wspólnotę parafialną reprezentowaną tutaj przez swojego księdza proboszcza i parafian z Bielunia, ze Szczecina, z Warszawy. Pozdrawiam kapłanów, którzy bardzo chcieli, ale nie udało im się dotrzeć. Pozdrawiam was, wszystkie siostry i bracia, dziękując za tak wiele przejawów życzliwości, które płyną cały dzień od północy, po północy otrzymałem pierwsze życzenia, przepiękne życzenia z Watykanu. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że akurat po północy z Watykanu dostanę pierwsze po was, drodzy bracia, życzenia przyszły z Watykanu i za tę życzliwość bardzo, bardzo dziękujemy, za każdy przejaw życzliwości. Niech wam Pan Bóg wynagrodzi i błogosławi. A ja mam tylko jedną niezmienną, gorącą prośbę. Módlcie się za mnie, aby nie zabrakło mi siły w trwaniu tutaj przy Chrystusowym ołtarzu i abym nigdy nie zgłupiał, mówiąc językiem ludzkim, aby nie zabrakło mi pokory w tej relacji człowiek-Pan Bóg. Módlcie się za mnie każdego dnia. Przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Amen.